To drugi odcinek mego cyklu dotyczącego tuszowania przestępstw przez karolowy Tyłę. Jeśli jeszcze nie widzieliście części pierwszej, to zachęcam do zapoznania się z nią przed obejrzeniem tego materiału, choć jej znajomość nie jest konieczna do zrozumienia omawianych przeze mnie dzisiaj wątków. Historia Eugeniusza Surgenta, którą dzisiaj wam przedstawię, jest niezwykle ciekawa. Nowoczesny, dobrze zorganizowany Stosunkowo zamożny duchowny był tak skuteczny w zdobywaniu sympatii u swoich parafian, że pracując przez lata jako wikary, w wielu miejscach doprowadził do mniej lub bardziej poważnych konfliktów, a w jednej parafii dużą grupę zwolenników miał nawet po tym, gdy został przez sąd skazany za przemoc seksualną na sześciu chłopcach mających poniżej 15 lat. W całym swoim życiu skrzywdził co najmniej dziesiątki osób, w większości niepełnoletnich, a możliwe, że liczba jego ofiar jest nawet trzycyfrowa. Bardzo duża część z tych czynów miała miejsce w zarządzanym przez Karola Wojtyłę archidiecezji krakowskiej. I to już po tym, gdy do późniejszego papieża dotarły pierwsze informacje na ten temat. Eugeniusz Surgent urodził się w roku 1931 w Lwowie, wówczas jeszcze należącym do Polski. W okolicy zakończenia II wojny światowej i ustalenia nowych granic przyjechał do Małopolski, w której spędził kolejne 30 lat. I już w tym miejscu muszę przybliżyć Wam jedną kluczową dla całej sprawy kwestię, bowiem zmiana granic państwowych odegrała w życiu surgenta bardzo ważną rolę. Jako osoba urodzona w archidiacezji lwowskiej, formalnie to właśnie do niej duchowny ten był przypisany, mimo że nigdy na jej terenie nie pracował. W dodatku większość tej archidiacezji po 1945 roku znalazła się poza granicami Polski, więc została ona przekształcona w niewielką diecezję lubaczowską, obejmującą te tereny dawnej diecezji lwowskiej, które wciąż należały do Polski. Powierzchnia nowo powstałej diecezji była pięciokrotnie mniejsza, od najmniejszego z polskich województw, Opolskiego, a przy tym gęstość zaludnienia była w tej okolicy niewielka. Lubaczów oddalony jest aż o około 250 km od Krakowa, w którym mieści się siedziba archidiecezji, dla której pracował Surgent. Miał więc on dwóch przełożonych. Biskupi z Krakowa decydowali o tym, gdzie pracuje, na jakim stanowisku, natomiast kary takie jak choćby uniemożliwienie mu dalszej pracy w roli księdza były już w gestii administratora diecezji lubaczowskiej, którym w interesującym nas okresie był biskup Jan Nowicki. Ten wątek wielokrotnie w całej historii powróci i będzie miał decydujące znaczenie, jeśli chodzi o to, na ile możemy uznać Wojtyłę za winnego. Święcenia kapłańskie Surgent otrzymał w roku 1957 i zaraz po nich został wikarnym w niewielkiej miejscowości Lachowice, znajdującej się oczywiście w Małopolsce, niedaleko granicy ze Słowacją. Tamtejsi mieszkańcy go wprost uwielbiali, jak wynika z dokumentów zebranych w ipn do których dotarł Ekke Overbeck, autor książki Maksyma Kulpa. Szczególnie pochlebnie wyrażali się o jego podejściu do młodzieży. Część z tych wypowiedzi zacytuję. Trzeba tu podkreślić, że ksiądz surgent Eugeniusz ministrantom wystarał się o boisko sportowe, a tym samym chłopców miejscowych przyciąga do siebie i ci darzą go zaufaniem. Tak jak on młodzież prowadzi i zajmuje się tą młodzieżą, to już nikt tak nie prowadzi. Ukrócił we wsi chuligaństwo i w ogóle zajął się młodzieżą, która ma skłonność do upijania się. Bardzo lubi młodzież, dzieci, do których czuje słabość. Z dzisiejszej perspektywy słowa te brzmią co najmniej dwuznacznie, natomiast wtedy mieszkańcy zazwyczaj mówili o jego podejściu do młodzieży jako o zaletach Surgenta. Mam jednak bardzo wiele wskazówek, że już w Lachowicach tamtejszy wikary krzywdził dzieci. Jedna z osób, z którymi rozmawiał Overbeck wskazuje, że były z nim problemy. Jednak z jej wypowiedzi trudno wywnioskować, czy chodziło o pedofilię, czy też po prostu homoseksualizm, który sami się domyślacie w jaki sposób był w tamtych czasach postrzegany na małopolskiej wsi. Inny rozmówca Overbecka wskazał jednak wyraźnie, że mówiło się, że Surgent był pedofilem. Osoba ta przedstawiła także historię o tym, że duchowny przez jakiś czas mieszkał u pewnej wdowy, która podobno traktowała go jak syna, po czym nagle go wyrzuciła. Według ówczesnego mieszkańca tej wioski, stało się to na skutek tego, że Surgent zaatakował jej najmłodszego syna. Obaj byli w podobnym wieku. O co chodziło z tym atakiem i czy w ogóle jakikolwiek atak był? A nie na przykład konsensualny romans? Tego niestety nie wiemy. Najciekawsza wypowiedź w kontekście zachowania surgenta w Lachowicach pochodzi jednak z w Franciszkańska 3, w którym Gudowski rozmawiał z mieszkającą wówczas w tej miejscowości kobietą, według której wszyscy o molestowaniu chłopców przez surgenta wiedzieli. Został to wydalony to znaczy, że coś się tutaj działo, tak? No tak, no przecież to nie, nie była żadna tajemnica, że, że chłopców tam molestował i tego i. i, i, i tutaj w parafii też to się... Mówiło o tym? To... No oczywiście. Była to na tyle głośna sprawa, że każdy słyszał i każdy wiedział. Czyli tutaj ludzie z jednym go kojarzyli. No tak, no. Jak surgen, no to chłopcy. No. Czy faktycznie wiedza o nadużyciach seksualnych ze strony wikarego była już wtedy powszechna? Mamy na tyle dużo zeznań, że moim zdaniem możemy zakładać, że młody wikary dopuścił się w Lachowicach przemocy seksualnej. Przyznał się do tego podobno nawet sam surgent w kilkanaście lat późniejszej rozmowie ze swoim współwięźniem, który następnie poinformował o tym SB. Co do wieku ofiar surgenta, Gutowski dotarł do jednego mężczyzny, którego surgent skrzywdził albo w parafii w lachowicach, albo nieco później w jawożnie. Nie jest to do końca jasne. Rozmówca Gutowskiego miał wtedy 10 lub 11 lat. Jednak samo to, że do takich czynów, i to prawdopodobnie wielu, już wtedy dochodziło, nie znaczy automatycznie, że wszyscy w okolicy o tym fakcie wiedzieli. Taki stan rzeczy kwestionuje znany Wam już doskonale z części pierwszej Tomasz Krzyżak, który uważa, że gdyby cała wieś słyszała o molestowaniu, to taką wiedzę miałoby także SB, a z teczek nic takiego nie wynika. I faktycznie taki tok rozumowania ma jakiś sens, ale ma też kilka słabych punktów. Przede wszystkim, czy na pewno bezpieka byłaby aż tak bardzo zainteresowana zachowaniem młodego wikarego, dla którego była to pierwsza parafia w życiu, żeby przepytywać na jego temat mieszkańców niewielkiej wioski? Nie wiem. Być może. Ale nie sądzę, żeby uprawnione było traktowanie tego jako czegoś pewnego. A nawet jeśli, to pamiętajmy, że bardzo wiele te Czech SB już zwyczajnie nie istnieje. Nie można wykluczyć, że bezpieka miała wtedy o surgencie jakieś wiadomości, które po prostu nie zachowały się do dzisiaj. Jednak najważniejsze wydają mi się tutaj dwie sprawy, o których możemy się dowiedzieć od samych świadków tamtych wydarzeń. Po pierwsze, co najmniej dwie osoby powiedziały, iż wtedy było głośno o plotkach dotyczących pedofilii surgenta. A po drugie, wiemy z wielu źródeł, że ten duchowny miał wyjątkowy talent. Do antagonizowania przeciwko sobie lokalnej ludności. Dzielił parafię na stronnictwo prosurgentowe, które lubiło go za nowoczesność, za talent organizacyjny, po prostu za bycie fajnym księdzem, oraz stronnictwo antysurgentowe, które nie chciało go w swojej parafii. W niektórych, albo nawet wszystkich przypadkach, głównym powodem tej niechęci były właśnie jego przestępstwa. Overbeck, korzystając z dokumentów zgromadzonych przez IPN, Opisuje sytuację, gdy nauczyciele pisali na surgenta skałgi do powiatu, prawdopodobnie w celu odebrania mu możliwości nauczania religii. Nie wiemy o co dokładnie go w tych listach oskarżali, natomiast podobno dwie nauczycielki dostały niedługo potem anonimowe wiadomości z pogróżkami. Surgenta tymczasowo pozbawiono możliwości nauczania religii, w następstwie czego w grudniu 1958 roku do powiatowej rady narodowej chodziły liczne delegacje w jego sprawie. Najpierw trzy w obronie, a następnie trzy przeciwko surgentowi, który był wtedy, przypominam, Zaledwie wikarym. W tak podzielonej lokalnej społeczności osoby stojące po stronie Surgenta mogły nawet słyszeć jakieś plotki, ale w niezwyczajnie nie wierzyć. Natychmiastowo odrzucać jako antysurgentowską propagandę. Być może więc funkcjonariusze SB, nawet jeśli próbowali się czegoś na ten temat dowiedzieć, to trafili na osoby prosurgentowskie, które uważały, że jest on niewinny. Albo, ewentualnie, dostali od różnych osób tak sprzeczne ze sobą doniesienia, że uznali je za kompletnie nieprzydatne. O ile więc warto mieć na uwadze argument Krzyżaka, to moim zdaniem nie jest on na tyle mocny, żeby przysłonić fakt, że mamy dostęp do zeznań świadków, którzy twierdzą, że o molestowaniu chłopców przez surgenta mówiło się już wtedy. A czy istnieje możliwość, że w tamtym czasie, pod koniec lat 50. o sprawie tej dowiedziała się krakowska kuria, w której biskupem był Karol Wojtyła? Cóż, możliwość jak najbardziej, ale żadnej pewności mieć nie możemy. Są trzy główne przesłanki, by myśleć, że Wojtyła mógł już w tamtym czasie o czymś wiedzieć. Po pierwsze, tak jak mówiłem, surgen ze względu prawdopodobnie na skargi składane przez nauczycieli, został przez świeckie władze tymczasowo pozbawiony możliwości nauczania religii. W takiej sytuacji trudno zakładać, żeby kuria się powodem tego zamieszania nie zainteresowała, aczkolwiek nie są publicznie znane oskarżenia zawarte w tych skargach. Możemy się tylko domyślać na podstawie wcześniejszych oraz późniejszych wydarzeń, że mogły one dotyczyć molestowania seksualnego. Po drugie, w roku 1959 sam Wojtyła brał w Lachowicach udział w bierzmowaniu oraz przygotowaniu do bierzmowania. Skoro więc spędził w tej parafii trochę czasu z młodymi ludźmi, to niewykluczone, że jakieś informacje do niego dotarły. Jednak nie mamy absolutnie żadnej pewności, że tak się stało. Trzecim wydarzeniem, które mogło sprawić, że kuria dowiedziała się o przestępstwach popełnianych przez Surgenta, był jego konflikt z proboszczem. Bo musicie wiedzieć, że w lachowickiej parafii wikary oraz proboszcz w tamtym czasie za sobą nie przepadali. I antysurgentowskie delegacje, które jeździły czy to do władz świeckich, czy kościelnych, organizowane były także przez samego proboszcza. Według dokumentów SB w listopadzie 1958 roku obaj księża zostali wyzwani do biskupa. Nie wiemy niestety do kogo dokładnie. Teoretycznie mógł to być Wojtyła, ale oczywiście nie był on jedynym biskupem w tej archidiecezji. Overbeck spekuluje, iż negatywnie nastawiony do Surgenta proboszcz, skoro chciał jego usunięcia, to prawdopodobnie poinformował biskupa podczas tego spotkania o oskarżeniach wysuwanych w skonę Surgenta. Ma to sens? Uważam, że jest to opcja prawdopodobna. Jednak bez swobodnego dostępu do archiwów kościelnych nie da się tego potwierdzić, a na taki dostęp nikt spoza kościoła nie ma co liczyć, o czym więcej mówiłem w części pierwszej. Parafii w Lachowicach Surgent opuścił najprawdopodobniej w sierpniu 1959 roku, choć nie wszystkie źródła zgadzają się ze sobą w kwestii daty. Wiadomo natomiast, że kolejną parafią, do której trafił, było Jaworzno, którym jednak nie zabawił długo, bowiem już w kolejnym roku wysłano go do Oświęcimia. Na temat pracy oraz zachowania Surgenta w tych dwóch miejscowościach nie wiemy zbyt wiele, jednak inaczej ma się sprawa z parafią w Wiliczce, do której trafił w sierpniu 1962 roku. Po około dwóch latach, w roku 1964, Wytyła, wtedy już będąc najważniejszą osobą w całej archidiecezji krakowskiej, zwolnił surgenta i odesłał go do dyspozycji biskupa w Lubaczowie. Powody tego zwolnienia muszą, o ile oczywiście nie zostały zniszczone, znajdować się w archiwach kościelnych. Innymi słowy, szanse, że je poznamy, są znikome. Wiemy jednak, że podczas swojego pobytu w wiliszce surgent dopuszczał się przemocy na tle seksualnym. Podobno przyznał się do tego podczas rozmowy ze swoim współwieźniem, a w dodatku do Krzyżaka i Litki, którzy opublikowali artykuł o sprawie surgenta pod koniec 2022 roku, zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że bliska mu osoba została przez ówczesnego wikarego skrzywdzona właśnie za czasu jego pobytu w wiliszce. Nie możemy mieć co prawda całkowitej pewności, że właśnie tego typu doniesienia były powodem zwolnienia surgenta, ale moim zdaniem jest to zdecydowanie najbardziej prawdopodobna opcja. Musiało to być bowiem poważne przewinienie, skoro doprowadziło do zwolnienia księdza i odesłania go do diecezji, z której pochodził. Jeśli jednak Wojtyła liczył na to, że w ten sposób jego problemy z surgentem się skończą, to mocno się przeliczył. Zarządzający diecezją lubaczowską Jan Nowicki odmówił surgentowi pracy, więc ten po prostu wrócił do wieliczki. Miał tam wciąż swoich zwolenników, którzy domagali się powrotu lubianego przez nich wikarego. Jak wynika z jednego z dokumentów SB. Ludzie ci podejrzewają proboszcza, że on przyczynił się do przeniesienia księdza surgenta i w listach żądają powrotu księdza surgenta. Proboszcz ksiądz Gros wścieka się z tego powodu, kuria ma jednak swoje zdanie o księdzu surgencie, znając go jako rozrabiacza. Wytula nie przywrócił więc surgenta do pracy w Wiliczce, a zamiast tego wysłał go w 1965 roku do parafii w przygranicznej lipnicy wielkiej, położonej pod Babią Górą. Tamtejszy proboszcz jednak od samego początku był do Surgenta negatywnie nastawiony, bo po prostu nie chciał, żeby przydzielano mu jakiegokolwiek wikarego. Następnie stało się mniej więcej to, czego możecie się spodziewać. Surgent zaczął uczyć w salce katechetycznej religii, dzięki czemu tamtejsze dzieci nie musiały już dojeżdżać na lekcje 6 km, jak było to wcześniej. A to sprawiło, oczywiście w połączeniu z innymi jego zachowaniami, że wikary stał się ulubieńcem parafian. Proboszczowi się to nie spodobało i próbował występować przeciwko Surgentowi Zambony, co ostatecznie skończyło się tym, że do Lipnicy przyjechał inny ksiądz o nazwisku Łudzik i to on został nowym proboszczem. Mniej więcej w tym samym czasie informator SB doniósł, że Surgent jest jednym z księży, z którymi kuria najchętniej by się pożegnała, a chwilę później w Lipnicy Wielkiej wybuchły zamieszki. 23 sierpnia 1966 roku Surgent otrzymał z kurii polecenie przeniesienia się do parafii żywieckiej. Nawiść o tej decyzji następnego dnia rano pod domem proboszcza zebrało się, według raportu SB, kilkaset osób żądających powrotu Surgenta. Proboszcz nie odpowiadał na żądania stawiane przez zebranych pod jego domem mieszkańców, więc część z nich po prostu weszła do środka i wywiozła z niego księdza na taczce. Na plebanii, poza proboszczym łudzikiem, obecny był także kleryk, który uderzył jednego z protestujących kielichem w głowę, zadając mu ranę. Łudzik, po tym jak został wyniesiony, czy też wywieziony ze swojego domu, zbiegł w nieznanym kierunku. Po tych wydarzeniach odbyło się w kurii spotkanie dotyczące sytuacji w Dniepcicy Wielkiej, podczas którego, według doniesień jednego z TW, ksiądz Łudzik poinformował, iż mieszkańcy domagali się, by to surgent został nowym proboszczem. Kuria jednak się na to nie zgodziła. Podsumujmy więc. Surgent był już wtedy całkiem doświadczonym księdzem. Pełnił funkcję wikarego przez 9 lat w kilku różnych parafiach. Był niezwykle wręcz popularny wśród społeczności w miejscowościach, do których trafiał. Do tego stopnia, że ich mieszkańcy byli gotowi fizycznie walczyć o to, żeby przyznano mu awans. A mimo tego ja bardzo nie chciała mu tego awansu przyznać. Nawet jeśli miałoby to oznaczać zakończenie gorącego konfliktu z parafianami Lipnicy Wielkiej. Osobiście nie widzę innego prawdopodobnego wytłumaczenia tego stanu rzeczy niż to, że w kuri znany był już wtedy poważnie obciążającego informacje. Zwłaszcza, że wskazują na to też inne doniesienia SB oraz fakt, że raz nawet próbowano go odesłać z powrotem do z lubaczowskiej. Z okresu pobytu Surgenta w Lipnicy nie mamy żadnych informacji od ofiar, jednak sam duchowny podobno przyznał się współmieździowi że także w tej parafii dopuszczał się przemocy seksualnej. Bardzo interesujące informacje możemy znaleźć w doniesieniach T.W. Jurka, czyli księdza Szczotkowskiego, według którego Wojtyła był wobec Surgenta bardziej pobłażliwy niż inny z istotnych przedstawicieli kurii, kanclerz Kuczkowski. Wojtyła nie chce używać silnej ręki i łamać człowieka, także nie wiadomo, co ostatecznie zrobi z Surgentem. Natomiast kanclerz aż się pieni, aby Surgenta przenieść natychmiast. I jeszcze jeden fragment, napisany około miesiąc później. Panuje pogląd, że właściwie należałoby się go pozbyć. Takie stanowisko reprezentuje ksiądz Kanclerz. Całkiem więc prawdopodobne, że Wojtyła w kwestii surgenta był wręcz hamulcowym, skoro według donosów co najmniej jedna osoba z jego otoczenia już w roku 1966 chciała, żeby surgent przestał być księdzem. W dokumentach SB z kolejnego roku 1967 możemy przeczytać, że surgent znajdował się pod baczną obserwacją kuri oraz że z parafii w Lignicy został przeniesiony dyscyplinarnie. Na początku 1968 roku SB próbowało się z nim skontaktować, jednak ten odmówił kontaktów z bezpieką, gdyż, jak stwierdził, nie chciał się narażać swoim przełożonym, ponieważ jego sytuacja i tak nie była wesoła. W Żywieckiej parafii pracował od 1966 do prawdopodobnie przełomu 1968 i 1969 roku, kiedy to trafił do parafii na Salwatorze w Krakowie, gdzie mieszkał w klasztorze razem z zakonnicami. Według książki Owerbeka, surgent nie mógł nikogo przyjmować prywatnie, a lekcje religii mógł prowadzić jedynie w zastępstwie innego wikariusza. Wygląda więc na to, że po 12 latach pracy surgenta, z których przez co najmniej 5 kuria znała jakieś oskarżenia w stosunku do niego, nareszcie postanowiono utrudnić mu znajdowanie kolejnych ofiar, choć i tak zrobiono to w sposób mocno niedoskonały. W 1969 roku jeden z oficerów SB dotarł do kopii listu biskupa Nowickiego z Lubaczowa. Jak napisał oficer w poświęconej temu listowi notatce, Uzyskano materiały, z analizy których wynika, że wymieniony ksiądz posiada zboczenia seksualne. Potwierdzeniem tego jest uzyskany dokument, w którym biskup Nowicki Jan oficjalnie i wprost potępia go za czyn deprawujący, jakiego dopuścił się wobec nieletniego chłopca. Z dokumentu wynika, że matka tego chłopca sprawę przedstawiła pisemnie w Kurii oraz osobiście biskupowi Pietraszce. Fakt ten znany jest ponadto wicekanclerzowi oraz biskupowi Groblickiemu. Matka chłopca, nie chcąc szkodzić surgentowi, poprzestała na zawiadomieniu kurii. Z treści dokumentów nie wynika, aby dotychczas ksiądz surgent poniósł jakiekolwiek konsekwencje. Kawałek dalej oficer SB zauważył, że Jest to akt deprawacji nieletniego podlegający ściganiu przez prawo, a z drugiej strony fakt kompromitujący go jako duchownego. Nie wiemy, kiedy ten streszczony przez agenta bezpieki list został wysłany. Przejęto go w październiku 1969 roku, ale mógł być jeszcze wcześniejszy. Natomiast prawie na pewno dotyczy on innej sprawy niż ta z Wiliszki z 1964 roku, w którą, jak wiemy, także biskup Nowicki był zaangażowany. Niezależnie jednak od tego, kiedy powstał ten list, jasno wynika z niego, że najpóźniej w roku 1969 w Kurii Krakowskiej wiedziano o tym, że Surgent jest przestępcą, pedofilem. Trudno sobie wyobrazić, żeby nie wiedział o tym także sam Wojtyła, skoro był wtedy w archidiecezji najważniejszą osobą, w dodatku bezpośrednio w sprawę surgenta zaangażowaną. Znał go na tym etapie już od kilkunastu lat. Wielokrotnie się z nim spotykał, czy brał udział w podejmowaniu decyzji w jego sprawie. Wszystko wskazuje na to, że co najmniej dwukrotnie kuria Krakowska poinformowała biskupa Lubaczowskiego o przewinieniach surgenta, jednak jedyne co ten zrobił, to oficjalne potępienie go. I teraz odpowiedzmy sobie na najważniejsze w całej tej sprawie pytanie. Czy kuria Krakowska oraz sam wojtyła mogła zrobić coś więcej, skoro ukaranie surgenta było w zakresie możliwości biskupa nowickiego? Bo na pewnym etapie zapoznawania się z tą sprawą, było mi nawet Wojtyły nieco szkoda. Widać, że on oskarżeń wobec surgenta nie ignorował całkowicie, zgłaszał je odpowiednio biskupowi, starał się coś robić, ale po prostu miał związane ręce. Jego zakres możliwości był w tej sprawie mocno ograniczony. Później jednak zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób mógłby z tej pułapki wyjść, i doszedłem do wniosku, że opcji miał całkiem dużo. Mnie samemu do głowy przyszły cztery możliwości. A nie jestem ekspertem od ówczesnego prawa kanonicznego, więc prawdopodobnie było ich nawet jeszcze więcej. Przede wszystkim, to nie jest tak, że surgent do końca życia musiał być przypisany do archidiecezji lubaczowskiej. W 1982 roku on sam z niej odszedł i został przyjęty w innej diecezji, koszajniczko-koobrzeckiej. Od tego momentu podlegał już władzy tylko jednego biskupa. Dlaczego nie zgobiono tego wcześniej? Zarówno w latach 60., jak i w roku 1982. Obowiązywał ten sam kodeks prawa koniecznego, więc taki ruch jak najbardziej był możliwy. Ułatwiłby on znacząco sprawy obu diecezjom. Biskup Lubaczowski nie musiałby już przejmować się sprawą tego problematycznego księdza żyjącego 250 km dalej, a kuria krakowska miałaby w końcu pełen zakres możliwości. Mogłaby ukarać surgenta tak, jak sama uznałaby za stosowne i nie musiałaby tego nikomu zgłaszać, a następnie czekać na sprzyjającą odpowiedź. Dlaczego się na taki ruch nie zdecydowano? Czy toczyły się w tej sprawie jakiekolwiek rozmowy? Tylko po którejś stronie pojawił się sprzeciw? Jeśli tak, to po której? Nic na ten temat niestety nie wiemy, bo ewentualne informacje znajdować się mogą co najwyżej w archiwach kościelnych, czyli tak jakby nigdzie. Druga możliwość. Wytula i inni krakowscy biskupi, mając informacje o czynach, w których dopuszczał się surgent, mogli naciskać na biskupa Nowickiego, by ten odpowiednio go ukarał. W końcu to oni najlepiej znali tę sprawę, powinni zasugerować mu, jaka decyzja ich zdaniem byłaby tu najlepsza. I na jaki wymiar kary surgent zasługuje? Ponownie, nie wiemy, czy do takich rozmów doszło i Nowicki się nie zgodził na ukaranie wikarego, czy też może Wojtyła i spółka wcale specjalnie o karę dla surgenta nie zabiegali. Informacje o dyskusjach w tej sprawie ewentualnie mogłyby się znajdować w archiwach kościelnych, czyli nigdzie. Trzecia opcja. Jak przyznał oficer SB, przestępstwa surgenta podlegały ściganiu przez prawo, więc ktokolwiek z Kurii Krakowskiej mógł po prostu zgłosić tę sprawę na milicję. Tak jak mówiłem w pierwszej części, w pełni rozumiem niechęć kościoła do komunistycznych władz, rozumiem dlaczego mogli nie chcieć zgłaszać nawet tak poważnych przestępstw, ale w tej sytuacji przekazanie sprawy surgenta władzom świeckim było najpewniejszym i najskuteczniejszym możliwym rozwiązaniem, żeby duchowny nie skrzywdził już więcej dzieci. A przecież właśnie to powinno być w tej sprawie najważniejsze. I w końcu opcja czwarta? Nawet jeśli władze kościelne chciały unikać za wszelką cenę, zgłaszania przestępstw duchownych władzom świeckim to powinny były wykształcić własny system zapobiegania popełnianiu kolejnych tego typu czynów. Sprawa surgenta powinna więc zostać zbadana wewnątrz kościoła, a następnie, po uznaniu go za winnego, co w tym przypadku się stało, o czym wiemy ze streszczenia listu Nowickiego, powinien zostać przeniesiony w miejsce, w którym miałby jak najmniejszą styczność ze światem zewnętrznym, a już zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą i byłby ściśle kontrolowany. O miejscu pracy surgenta decydowała archidiecezja krakowska na czele z wojtywą. Więc to jak najbardziej było w zakresie ich możliwości. I można powiedzieć, że wysłanie go do klasztoru na Salwatorze było czymś, co pod tę czwartą opcję względnie właściwego zachowania podpada. Choć moim zdaniem nie do końca, bo wciąż mógł nauczać religii, Co prawda tylko w ramach zastępstwa, no ale mógł. Z tym, że nawet jeśli ktoś uzna ten krok za wystarczający ze strony krakowskiej kurii, to później stało się coś kompletnie skandalicznego i niewytłumaczalnego. W 1971 roku Surgen został przeniesiony do malutkiej wsi Sulki Czora, obecnie zamieszkanej przez niespełna 500 osób. Pracował tam jako rezydent, natomiast cieszył się całkiem dużą autonomią, bowiem proboszcz mieszkał w oddalonej aż o 8 kilometrów milówce, a Surgent oczywiście nauczał religii. Nawet trudno mi te decyzję jakkolwiek skomentować. Myślę, że nic nie obrazuje absurdu postępowania krakowskiej kurii w tej sytuacji lepiej niż fragment reportażu w Częsieszkańska 3, w którym Tomasz Krzyżak dał kolejny popis swoich zdolności w tworzeniu eufemizmów co do samej procedury w tym 69 roku to ja bym nie miał specjalnych zastrzeżeń. Natomiast wątpliwość, która mi się pojawia, to ja bym ją nazwał delikatnie pewnego rodzaju niefrasobliwością, czyli to co się stało później, czyli w roku 70 z oddelegowaniem na samodzielną placówkę duszpasterską do kaplicy filialnej w Kiczorze na jednoosobową placówkę. Tu widzę zgrzyt. To mi nie pasuje. Znaczy mamy do czynienia z księdzem, o którym kuria dowiaduje się, że wykorzystuje nieletniego w jednej z parafii podlegających biskupowi tej diecezji, którym wówczas był kardynał Karol Wojtyła, udziela się mu nagany rękami innego biskupa. No zgodnie z kompetencją, nie? Znaczy, w papierach wszystko się zgadza, owszem, ale przenosimy go na kolejną parafię do jednoosobowej placówki, w oddalonej od świata wiosce, gdzie nie ma nad nim żadnej kontroli. Ty to nazywasz niefrasobliwością? Delikatnie tak to nazywam. Mówię, że mógłbym to nazwać niefrasobliwością. No i spróbujcie zgadnąć, co się stało w Kiczorze. Właściwie to nie musicie zgadywać, bo już wam to na samym początku powiedziałem. W 1973 roku surgen został skazany za przemoc seksualną. Udowodniono mu przestępstwa na 12 osobach, z czego 6 poniżej 15 roku życia. Kto by się tego spodziewał? Jak widać, na pewno nie Karol Wojtyła. Święty. Wielki Polak. Najwybitniejszy. Z okresu pracy Surgenta w Kiczorze mamy najwięcej informacji, dzięki temu, że cała sprawa trafiła w końcu do sądu. Dostępne są więc także liczne opisy czynów, w których dopuszczał się Surgent. Można je znaleźć zarówno w dokumentach zebranych przez IPN, jak i w opowieściach osób, z którymi rozmawiali Gutowski czy Overbeck. Ja oczywiście nie będę wam ich cytować zbyt wiele, bo celem moich materiałów nie jest epatowanie opisaniem przemocy seksualnej wobec dzieci, natomiast uważam, że gdybym całkowicie zrezygnował z ich zamieszczania w tych filmach, to niektórzy mogliby wręcz zapomnieć o jakiego typu przewinieniach właściwie mówimy. Bez jakichkolwiek opisów łatwo byłoby schować wszystko, co robił Surgent, za zbiorczym hasłem molestowania seksualnego, przemocy seksualnej czy pedofilii i stracić z oczu prawdziwą krzywdę poszczególnych ofiar. Żebyście więc mieli pełniejszy ogląd sytuacji oraz tego, na jakie rzeczy swoim uczynkiem bądź zaniedbaniem Wojtuła Surgentowi pozwolił. Posłuchajcie dwóch historii ofiar duchownego, mając na uwadze, że to tylko bardzo drobny wycinek wszystkich jego przestępstw. Jeśli natomiast ktoś naprawdę nie ma ochoty tego słuchać, to na ekranie znajdziecie informację, do którego momentu możecie przewinąć. Ksiądz wziął mnie w objęcia. Począł mnie całować w usta, mówiąc, że jestem ładny i podobam mu się. Całując mnie w usta, wkładał mi swój język do ust. Całując mnie, przyciskał mnie do siebie, trzymając za pośladki. Usiłowałem się wyrwać z objęć księdza, jednak nie dałem rady. Ksiądz surgent całował mnie przez okres około 15 minut. Ksiądz surgent mówił mi wówczas, abym nikomu o tym nie mówił, ani kolegom, ani rodzicom. Ja przyrzekłem księdzu, że o tym nikomu nie będę mówił. Ksiądz surgent powiedział mi, abym usiadł na leżance, a on wyszedł do drugiego pokoju. Po kilku minutach przyszedł ksiądz surgent, usiadł obok mnie. I zaraz zaczął mnie całować oraz wziął moją rękę, włożył do rozporka i mówił Antoś, ruszaj ręką mojego członka. Ja nie chciałem tego robić, jednak ksiądz Surgent z powrotem wkładał moją rękę swojego członka i ruszał nią przez okres około pięciu minut. Równocześnie w tym czasie ksiądz Surgent całował mnie w usta. W chwili, gdy ubierałem buty, ksiądz Surgent powiedział do mnie Antoś, zapomnij o tym i nie mów nic nikomu. Wielu z nich się nie ożeniło nigdy, nie założyli rodziny. Wielu się rozpiło, niektórzy są życie odebrane, bo nie mieli sobie z tym poradzić. A ktoś z Kurii, jak ta sprawa już wyszła na jaw, interesował się jakoś tymi dziećmi? Ofiarował jakąś pomoc? Nie, nie, nie. O przestępstwach popełnianych przez Surgenta w Kiczorze głośno zgobiło się pod koniec maja 1973 roku, gdy jeden z mieszkańców poinformował dyrektora tamtejszej szkoły podstawowej o tym, co opowiedział mu jego syn. A, bo gdyby ktoś miał wątpliwości, to oczywiście Surgent przestępstw dopuścił się w stosunku do dzieci, których uczył religii. Dyrektor zbadał sprawę na własną rękę, przekonał się, że oskarżenia były prawdziwe, po czym postanowił porozmawiać z Surgentem i domagał się, by ten opuścił miejscowość. Duchowny faktycznie wyjechał zaraz po tej rozmowie, więc dyrektor postanowił nie zawiadamiać o sprawie władz, jednak SB i tak szybko się o wszystkim dowiedziało. W podobnym czasie informacje o czynach surgenta musiały też dotrzeć do krakowskiej kuri, która w dniach od 18 do 22 czerwca przeprowadziła w tej sprawie swoje dochodzenie. Był to jedyny moment, uwzględniając zarówno tę sprawę, jak i omawiany wcześniej przypadek Sadusia, gdy mamy informację, że osoby z kościoła postanowiły porozmawiać z ofiarami. A przynajmniej taki zapewne był cel. Bo choć winę Sadusia potwierdziło zarówno postępowanie w sądzie, jak i wiele nadal żyjących osób przepytanych przez Overbecka i Gutowskiego, to dochodzenie prowadzone przez kościół niczego nie wykazało. W raporcie SB możemy przeczytać, że przesłuchiwani chłopcy nie potwierdzili, aby Surgent uprawiał z nimi nierząd. W dokumentach sporządzonych przez milicję możemy zaś przeczytać, że zarówno Surgent, jak i krakowska kuria byli zainteresowani wyciszeniem tej sprawy. Potwierdza to osoba, do której dotarł Gutowski podczas przygotowywania swojego reportażu, a która, podobno, Osobiście informowała Wojtyłę o nadużyciach księdza surgenta. Kiedy się wszystkim dowiedziałem, pojechałem do Kury. Tam Wojtyła wtedy był. Jeszcze najpierw byłem przyjęty przez kanclerza Kury, później opowiadomił się o No i. Hmm. rozmowa była. Z Wojtyłą? Z Wojtyłą, tak. Wojtyła najpierw chciał się upewnić, czy to nie jest jakiś brew, czy coś, czy to jest prawda. A Chanclerz powiedział mi, że znów to samo zrobił, co na wszystkich innych parafiach, Potem blisko bliski znajpioła. Po żeby tego nic nie zgłaszać, że on się tym samie. Czy jestem w stanie to uciszyć, tą sprawę? To poprosił. No i to, czy jestem w stanie to wszystko uciszyć? Co to znaczy? No, żeby to nie nabrało ruchu, żeby się nie dowiedziały o tym władze. To jest, moim zdaniem, najmocniejsza wypowiedź, jaką uzyskał którykolwiek z dziennikarzy, próbujących w ostatnim czasie rozmawiać ze świadkami w sprawach dotyczących tuszowania przestępstw przez Karola Wytyłę. Wynika z niej nie tylko to, że późniejszy papież chciał te sprawy wyciszyć, ale także, że kanclerz poinformował go, iż surgent zrobił to samo, co na wszystkich innych parafiach. To potwierdza, że Wytyła wiedział o licznych przestępstwach surgenta przed 1973 rokiem. Myślę, że tutaj jakikolwiek komentarz nawet nie jest potrzebny. Rozmowa tego świadka z Wojtyłą miała się odbyć latem 1973 roku, co w tym przypadku jest niestety mało dokładną datą. Podejrzewam, że musiało to być albo zaraz przed, albo zaraz po dochodzeniu przeprowadzonym przez kurię w dniach 18-22 czerwca. Na przełomie czerwca i lipca surgent spotkał się z biskupem Pietkaszką z archidiecezji krakowskiej, a gdy ten poinformował go o skardze, która na niego wpłynęła, to surgent, jak sam później przyznał niezgodnie z prawdą, zaprzeczył, by takie wydarzenia miały miejsce. Biskup jednak mu nie uwierzył. I tutaj powstaje pytanie. Dlaczego mu nie uwierzył? Jeśli faktycznie przeprowadzone przez kościół dochodzenie nie potwierdziło prawdziwości zarzutów zawartych w skardze, to mogłoby się wydawać, że wersja Surgenta powinna być dla biskupa przekonująca. Moim zdaniem więc, albo informacje pozyskane przez SB były błędne i kościelne dochodzenie jednak znalazło dowody winy Surgenta, albo ta rozmowa jest kolejnym potwierdzeniem, że ludzie z kurii krakowskiej już wcześniej mieli wiele informacji o podobnych zachowaniach z jego strony i to dlatego nie chcieli mu wierzyć, nawet pomimo braku potwierdzenia jego winy. Zaraz po rozmowie z biskupem Pietkaszką, surgent otrzymał 3-miesięczny urlop. Tamtego dnia rozmawiał także z Wojtyłą, którego prosił o pozostawienie go w diecezji krakowskiej. Późniejszy papież oznajmił, że odpowiedź surgent otrzyma na piśmie, a odpowiedzią tą okazało się być zwolnienie. A zatem w lipcu lub ewentualnie na początku sierpnia, surgent został oficjalnie zwolniony z archidiecezji krakowskiej. Teoretycznie możliwość wymierzenia mu dodatkowej przewidzianej prawem kanonicznym w takich sytuacjach kary miał biskup Nowicki z Lubaczowa, tyle że on połowie sierpnia zmarł. Z kolei 2 sierpnia milicja wszczęła śledztwo w sprawie Surgenta i to właśnie podczas niego ksiądz przyznał się do wykorzystywania seksualnego 12 chłopców. W grudniu 1973 roku zapadł w tej sprawie wyrok. Surgenta skazano na 3 lata bezwzględnego więzienia. Niewiele. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że z gapunktu SB dotyczącego wiedzy dyrektora szkoły wynika, iż Surgent dopuszczał się także gwałtów oralnych. Co gorsza, Surgent wyszedł na wolność już po kilku miesiącach, w lipcu 1974 roku za sprawą amnestii z okazji 30-lecia PRL-u. Znalazł się wtedy w dziwnym, a jednocześnie bardzo korzystnym dla niego położeniu. Nie dosyć, że odbył już karę wymierzoną przez władzę świecką, to w dodatku niespecjalnie cokolwiek mu groziło ze strony władzy kościelnej. Przed pójściem do więzienia żadnej kary od biskupa Lubaczowskiego nie otrzymał, bo ten był wtedy zbyt zajęty umieraniem. A jego następca, Marian Rechowicz, władzę w diecezji przejął dopiero ostatniego dnia 1973 roku gdy Surgent był już w więzieniu, więc biskup najwyraźniej uznał, że była to dla niego wystarczająca kara. Niestety nie wiemy zbyt wiele o tym, co działo się u Surgenta pomiędzy 1974 a 1978 rokiem. Jednak do niezwykle ciekawych doniesień dotarł Ekke Overweg. Z raportów przygotowanych dla SB przez księdza z parafii sąsiadującej z Kiczorą wynika, że jeszcze w październiku 1974 roku, a więc blisko rok po tym jak Surgent został skazany, Społeczność tej miejscowości nadal podzielona była mniej więcej pół na pół na prosurgentowców i antysurgentowców. W grudniu ksiądz, który wcześniej przyszedł na miejsce surgenta, został zmuszony do odejścia przez zwolenników skazanego duchownego. Podobno ich działaniami kierował sam surgent, który po wyjściu z więzienia odwiedzał Kiczore. Holenderski dziennikarz dotarł do kobiety, która przez wszystkie te lata w Kiczorze mieszkała i była zwolenniczką stosującego przemoc seksualną księdza. Twierdzi ona, że już po wyjściu surgenta z więzienia Razem z grupą innych parafian poszła do położonej niedaleko Kiczory miejscowości Rajcza. Prosić biskupa, który akurat tam przebywał, o przywrócenie Surgenta, a biskup podobno się zgodził. Ostatecznie do powrotu księdza do Kiczory nie doszło, gdyż na spotkaniu z biskupem poszła następnie grupa jego przeciwników, którzy według rozmówczyni Overbecka nie pozwolili na powrót księdza przestępcy. Overbeck dopytywał, czy biskupem tym był Wojtyła. Kobieta ani razu wprost jego nazwiska nie podała, ale też nie zaprzeczyła. A raz nawet na pytanie, czy Wojtyła się zgodził, odpowiedziała, że tak, zgodził się. Według Overbeka Wojtyła odwiedził Rajcze raz po wyjściu surgenta z więzienia, a było to w styczniu 1976 roku, więc to właśnie wtedy miałoby do tych rozmów dojść. Szczerze mówiąc, sam nie jestem pewien, na ile możemy tym relacjom ufać, bo brzmią one wręcz nieprawdopodobnie. Sami wiecie, że ja nie jestem osobą szczególnie pozytywnie nastawioną do Karola Wojtyły, natomiast informacja o tym, że miałby on już po tym wszystkim, po skazaniu surganta, po udowodnieniu mu licznych przypadków przemocy seksualnej na dzieciach, pozwolić na jego powrót do Kiczory i zmienić decyzję tylko za sprawą nacisku w części mieszkańców, przerasta nawet moje wyobrażenie tego, do czego skłonny mógł być Wojtyła w kwestii przymykania oczu na przestępstwa popełniane przez księży. Ale cóż, mamy na to naoczną świadkinię, więc niczego nie wiemy na pewno, ale całkiem możliwe, że naprawdę tak było. Nie będę dokładnie opisywał dalszych losów surganta, dlatego że miały one miejsce w innej części Polski. Pracował jako ksiądz aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku, sześć lat przed swoją śmiercią. Na temat tego okresu powiem tylko krótko, że wtedy także ciągnęło się za nim mnóstwo oskarżeń, dotyczących m.in. molestowania seksualnego podczas lekcji religii, pochodzących chociażby z 1979 czy 1986 roku, a zarzuty te potwierdzili także świadkowie przypytywani przez Overbeka, na potrzeby jego zeszłorocznej książki. Nieco więcej czasu poświęcę zaś jednemu niepozognemu wydarzeniu. Z 1982 roku. Surgent, wraz z innymi osobami wyświęconymi w 1957 roku w archidiecezji Krakowskiej, z okazji 25-lecia tamtego wydarzenia odwiedził Jana Pawła II w Watykanie. Dlatego, że to właśnie Wojtyła był opiekunem tamtego rocznika w seminarium. Wspominam o tej wizycie nie po to, żeby teraz wypominać ówczesnemu papieżowi, że przyjął u siebie pedofila, choć jak najbardziej uzasadnione byłoby kwestionowanie tego, czy aby na pewno takie osoby powinny być przez papieża przyjmowane, nawet w ramach odwiedzin grupowych. Dużo ważniejsze wydaje mi się jednak to, że w ten sposób Surgent przypomniał Janowi Pawłowi Gugielmu o swoim istnieniu na wypadek, gdyby ten jakimś cudem zdążył o jego przypadku zapomnieć. Nawet jeśli ktoś z jakichś kompletnie niezrozumiałych dla mnie powodów będzie się wbrew wszelkim argumentom upierać przy tym, że Wojtyła jako Metkopolita Krakowski zgobił w sprawie Surgenta wszystko co mógł, to myślę, że taka osoba i tak zgodzi się, że była to wielka porażka Kościoła jako całości. Kościoła jako instytucji, która przez w tamtym momencie 25 lat nie potrafiła powstrzymać księdza pedofila przed praktycznie ciągłym popełnianiem przestępstw, przed wykorzystaniem seksualnym co najmniej kilkudziesięciu osób. Papież powinien więc z tej sprawy, z doświadczenia, które nabył pracując z Surgentem, wyciągnąć wnioski, wdrożyć rozwiązania, żeby do kolejnych tego typu sytuacji już nie dochodziło, żeby mechanizmy łapania i karania przestępców w ramach kościoła katolickiego były skuteczniejsze. I wreszcie powinien też zainteresować się, co działo się u samego Surgenta już po tym, gdy Wojtyła papieżem został. Bo wiecie, papież ma w kościele naprawdę duże możliwości. Być może Wojtyła nie mógł zawiesić surgenta w latach 60. czy na początku 70., ale w 1982 roku, gdy ponownie surgenta spotkał, był już bezsprzecznie najważniejszą osobą w całym wyznaniu. Teraz już z całą pewnością mógł doprowadzić do ukarania surgenta we właściwie dowolny sposób, lub przynajmniej nadzorować jego postępowanie. Jednak żadna z rzeczy, o których powiedziałem, się w następstwie tego spotkania nie wydarzyła. Mechanizmy walki z pedofilią wśród duchownych przez cały pontyfikat Jana Pawła II były strasznie wadliwe, o czym szczegółowo opowiem w kolejnym materiale, a surgenta żadna kara nie spotkała i jeszcze przez lata po wizycie w Watykanie molestował kolejnych uczniów w ramach lekcji religii, w czym dodatkowo pomagał mu autorytet spowodowany tym, że był znajomym papieża, jak powiedział jeden ze świadków Tomaszowi Krzyżakowi. Surgent krzywdził więc dzieci nie tylko mimo tego, ale wręcz przez to, że w swojej karierze Wojtyła miał całe mnóstwo okazji żeby na różne sposoby tym przestępstwom zapobiec, ale wolał nie podejmować żadnych zdecydowanych działań. Przyjrzyjmy się jednak temu, w jaki sposób niektórzy bronią zachowania papieża w tej sprawie. Podstawową strategią jest ta, że karanie surgenta było poza zakresem możliwości wojtyły. Wydaje mi się jednak, że we wcześniejszej części filmu przedstawiłem już wyczerpującą odpowiedź na ten argument. Z tej pułapki istniały co najmniej cztery wyjścia, a Wojtyła żadnego z nich skutecznie nie zastosował. Powtórzę: mógł, jeden. Postarać się o to, żeby surgent odszedł z decyzji lubaczowskiej, tak żeby miał nad sobą tylko jednego biskupa. 2. przekonać biskupa nowickiego z Lubaczowa do ukarania surgenta 3. Zgłosić te sprawy władzom świeckim lub cztery. Odizolować surgenta od społeczeństwa w ramach kościelnych instytucji, tak by ten nie mógł znaleźć kolejnych ofiar. I w końcu jest też opcja piąta, która otworzyła się przed Wojtułą w roku 1978, ukarać surgenta będąc już papieżem, najważniejszą osobą w całym kościele. Ja oczywiście doskonale rozumiem, dlaczego to właśnie taki sposób obrony działań Wojtyły jest najczęściej powtarzany. Po prostu jest jedynym, który jakkolwiek usprawiedliwia jego zaniedbania, tyle że jest to usprawiedliwienie bardzo słabe. Absolutnie nie wystarcza do tego, by można było uznać, że Wojtyła zrobił w sprawie Surgenta wszystko co mógł. Dwa kolejne argumenty, na które trafiłem nie mają już na celu bronienia całokształtu postępowania Wojtyły odnośnie Surgenta, a raczej po prostu podważanie pojedynczych wydarzeń. Mają one także ten punkt wspólny, że polegają na dyskutowaniu z faktami, dlatego że wydają się one być nielogiczne. Pierwszy z takich argumentów już wcześniej Wam opisałem. Chodzi mi o fragment, w którym Tomasz Krzyżak podważał wersję, jakoby już w lachowicach pod koniec lat 50. głośno było o tym, że Surgent wykorzystuje seksualnie dzieci. Bo przecież, gdyby tak było, to według Krzyżaka SB by się dowiedziała. Nie będę się do tego po raz kolejny dokładnie odnosił, ale krótko mówiąc, skoro mamy całkiem mocne dowody, by myśleć, że tak było. To sam fakt tego, że taki scenariusz wydaje się komuś mało logiczny, nie wystarcza do uznania go za nieprawdziwy. Jeszcze lepiej tę zasadę widać w kolejnym przypadku. Pracująca w ipn Łucja Marek stwierdziła w jednym z wywiadów, że przywoływano konkretne sytuacje, w których popadał najczęściej w konflikt z proboszczem, a równocześnie zjednywał sobie część lokalnej parafii. Gdy był przenoszony, zdarzało się, że do kurii przyjeżdżali parafianie, proszący, żeby został w ich miejscowości. Trudno sobie wyobrazić, że jeśli do tej lokalnej społeczności dochodziłyby sygnały o wykorzystywaniu ministrantów, to parafianie domagaliby się pozostawienia księdza surgenta i broniliby go przed biskupem. Otóż ja doskonale rozumiem, że trudno może być sobie komuś wyobrazić, że oskarżano pedofilię ksiądz wciąż był przez część parafian lubiany, ale nasza zdolność wyobrażania sobie pewnych scenariuszy nie wpływa na to, czy są one prawdziwe. Mamy co najmniej kilka zeznań świadków oraz dokumentów SB potwierdzających, że dokładnie tak sytuacja w kilku parafiach wyglądała, że o Surgenta było głośno, a mimo tego miał on duże grono swoich zwolenników. Najlepszym przykładem jest zresztą sama Kiczora, co do której są zarówno dokumenty SB, jak i zeznanie jednej kobiety, potwierdzające, że Surgent był w tej miejscowości popularny nawet rok lub dwa lata po tym, gdy został skazany na karę więzienia za wielokrotne molestowanie chłopców. Czy to jest logiczne? Nie. Czy chciałbym, żeby tak wyglądał świat? Zdecydowanie nie. Ale czy tak się wydarzyło? Prawie na pewno tak, bo wskazują na to całkiem mocne dowody. Warto się też pochylić nad metodą obrony często powtarzaną w praktycznie każdym przypadku dotyczącym reakcji karola wytyły na pedofilię. mianowicie, że oceniając jego zachowanie, nie powinniśmy uwzględniać dzisiejszej wiedzy na temat tego zagadnienia, bo wtedy, w latach 60. i 70. dokładniejszych badań nad kwestią wykorzystywania dzieci jeszcze nie było. I co do zasady jest to oczywiście prawda. Samo słowo pedofilia zaczęło być stosowane już po drugiej wojnie światowej, a wiek zgody wynoszący lat 15 lub więcej to także pomysł dopiero powojenny. Wcześniej, w zależności od kraju, albo w ogóle on nie istniał, albo był wyznaczony w okolicy rozpoczęcia dojrzewania, czyli na poziomie 10-12 lat. Z kolei prace, którym zawdzięczamy nasz obecny stan wiedzy o pedofilii, zaczęły być publikowane w latach 80. i to wtedy Wojtyła, już jako papież, dowiedział się o tym zaburzeniu oraz jego skutkach więcej. Przyznaję zatem, że zajmując się sprawą Surgenta, najsłynniejszy polski duchowny nie mógł jeszcze wiedzieć, z jak wielką tkamą dla dzieci wiążą się takie zachowania. Nie miał też podstaw, żeby zakładać, że odczuwanie pociągu seksualnego do osób nieletnich musi być nieuleczalne. Tyle tylko, że to wszystko nie usprawiedliwia Wojtyły, gdy mowa o omawianych przeze mnie w tym oraz poprzednim odcinku wydarzeniach. To, że nie mógł on wtedy wiedzieć tak dużo, ile my wiemy dzisiaj, oznacza z grubsza tyle... Że powinien był do przestępców seksualnych krzywdzących dzieci podchodzić podobnie jak do wszystkich przestępców seksualnych, czy też szerzej, wszystkich sprawców przestępstw opierających się na przemocy. W takich sytuacjach mamy dwa podejścia. Pierwsze, świeckie, opiera się na karze, mającej odstraszać skazanego oraz wszystkich innych od popełniania podobnych przestępstw w przyszłości, a także resocjalizacji, która ma pomóc skazanemu w odpowiednim funkcjonowaniu w społeczeństwie po odbyciu kary. Z kolei drugie istotne w omawianym kontekście podejście, kościelne, możemy znaleźć w katechizmie, ale też na lekcjach religii dla ośmiolatków przygotowujących się do pierwszej spowiedzi. Żad za grzechy, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie. W obecnie dostępnych źródłach dotyczących zachowania Wojtyły wobec Sadusia i Surgenta nie ma śladu po działaniach, które prowadziłyby do odhaczenia tych wszystkich punktów. Nie ma żadnej poważnej kary, nie ma próby zadośćuczynienia krzywd ofiarom tych dwóch duchownych, w końcu nie ma też śladu po jakichkolwiek działaniach mających na celu pomoc księżom w tym, by w przyszłości podobnych przestępstw nie popełniali. Nie zachowało się nic co wskazywałoby na to, że byli oni wysyłani do lekarzy czy psychologów. Podejrzewam, że mogli co najwyżej obiecać wojtyle, że już więcej nie będą wykorzystywać seksualnie dzieci, ale sami możecie ocenić jaka jest wartość takiego przyrzeczenia, zwłaszcza w przypadku, gdy późniejszy papież wiedział o więcej niż jednym tego typu czynie z ich strony. Podsumowując, tak, koniecznie musimy brać pod uwagę ówczesny kontekst podczas oceniania postępowania Wojtyły. Ale w tych przypadkach nie wpływa on w istotny sposób na moją ocenę. Działania późniejszego Jana Pawła II tak czy inaczej były zdecydowanie niewystarczające. Temat obecnego stanu wiedzy o pedofilii rozwinę natomiast w części kolejnej. A teraz czas już na ostatni segment, czyli osąd świętego. Najpierw spójrzmy pod kątem prawa państwowego. Sugerując się listem przejętym przez SB w roku 1969, Wojtyła prawie na pewno wiedział o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, więc miał społeczny obowiązek zgłaszania tego odpowiednim organom, czego jednak nie zgobił. Analogicznie wygląda sprawa z jego zachowaniem z roku 1973. Mamy dwa źródła, według których Wojtyle zależało na wyciszeniu sprawy Surgenta, która jak najbardziej zaliczała się do przestępstw ściganych z urzędu. Gdyby zamiast tego Polski Kościół stworzył swój własny system karania przestępców, to uznałbym, że w tamtych czasach brak zgłaszania władzom państwowym nawet tak poważnych czynów problemem nie był. Natomiast sprawa Surgenta świetnie pokazuje, że kościół karać przestępców absolutnie nie podkawił. Z kolei pod kątem prawa ekonomicznego Surgent na pewno powinien zostać dużo ostrzej potraktowany. myślę, że jak najbardziej wliczając w to bezterminowe uniemożliwienie mu sprawowania funkcji duchownego. Natomiast sam Wojtyła raczej jest pod tym kątem czysty, bo wymierzanie takich kar w tym przypadku nie leżało w zakresie jego możliwości. Przynajmniej do roku 1978. I wreszcie ocena moralna. Tutaj chyba nawet nie muszę dużo mówić. Choćbyśmy nawet odłożyli na bok wszelkie inne wątpliwości, a jest ich naprawdę całe mnóstwo, to sama jedna decyzja o wysłaniu Surgenta do Kiczory mówi moim zdaniem wystarczająco wiele. Nikt go tam ściśle nie kontrolował, a w dodatku dostał pozwolenie na nauczenie religii, pomimo tego, że Wojtyła wiedział już wtedy o co najmniej jednym, a prawdopodobnie licznych przypadkach przemocy seksualnej wobec osób nieletnich z jego strony. Moja ocena może być tylko jedna. Winny. Jestem bardzo ciekaw, którą z tych dwóch spraw. Sadusia czy Surgenta, wy uznajecie za stawiającą papieża Polaka w gorszym świetle. Więc dajcie znać, jak to odbieracie. W kolejnej części, której publikacja będzie za tydzień, przejdę już do tematu papieżstwa wójtyły oraz skupię się na wielu jego co najmniej dyskusyjnych decyzjach z tych blisko 27 lat. Podobnie jak poprzednio, podejrzewam, że w momencie, gdy ten materiał oglądacie, to dostęp do kolejnego filmu mają już wszyscy wspierający mnie na Patkonajcie. Jeśli ktoś chce dołączyć do tego grona, to bardzo zapraszam. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w przypiętym komentarzu. A na koniec chciałbym jeszcze podziękować Juliuszowi, Janowi oraz wszystkim innym osobom, które w ostatnich dniach do grona Patronów dołączyły, a także standardowo Warinsowi oraz Jakubowi, czyli Patronom z najwyższego progu. Do usłyszenia już niedługo. Przy okazji, moim zdaniem, najciekawszej i najważniejszej części całej tej serii.